Hej, cześć, witam serdecznie. Oto kolejny odcinek, zagrajmy w Torment Tajców Numenera. Znajdujemy się teraz w miejscu, w którym mamy do wykonania pewne zadanie. Zadanie związane z ogarnięciem lazaretu zdławionego echa. Pamiętamy, przysłała nas tutaj Salimeri, która okazała się starą przyjaciółką pana w ciele i badała pozostałą strukturę Rafy Upadłych Światów, którą ona nazwała lazaretem zdławionego echa. Ostatnio ktoś chyba się tam włamał i narobił kłopotów. Poprosiłabym, wszedł do budowli i sprawdził, co się wydarzyło, po czym sprawił, by mogła bezpiecznie kontynuować badania. Dotarł tutaj przed nami Quorro, który ogarnął sobie pierwsze piętro, górny przedsionek, ale cały problem polega na tym, jestem gotowy, że problem jest niżej. Gdy podchodzisz, pokryta chromem kolumna obniża się, odsłaniając długi korytarz, okalany wijącymi się kablami. Z dołu wdziera się przyciemnione światło. Schodzimy więc na dół, zobaczymy, co to za drony i co one tutaj tworzą. Wiemy z tego, co opowiadał Quorro z poprzedniego odcinka, że raczej nie będą tutaj pozytywnie nastawione do nas. Niezrównany to się ładnie nazywa. Podlatuje do ciebie konstrukt, aby zablokować ci drogę. Na jego pofałdowanej powierzchni widać plamki krwi. Stój, chodząca kupo mięsa, wrzeszczy. Drżyj ze strachu w bezgranicznym cieniu niezrównanego, nieśmiertelnej inteligencji zapomnianych wieków. Oddaj mi hołd, a być może ujdziesz z życiem. Okej. Możemy się ukłonić konstruktowi. Możemy również zapytać konstrukta, jak nas nazwał, a nazwał nas chodzącą kupą mięsa, czyli tak z miłością. Czemu jesteś tak wrogo nastawiony? Dobra, ukłońmy się temu konstruktowi. Będę starał się tutaj unikać tych walk. Będziemy tacy troszeczkę... Widać, że tutaj tak jest ich sporo, tych konstruktów. Sporo. Zobaczmy, co się stanie, jak się ukłonimy konstruktowi. Złóż konstruktowi głęboki, majestatyczny pokłon. Naprawdę, dzieciaku? Zapytuje Aligern. Nawet konstrukt wydaje się zaskoczony tym, jak okazałeś mu szacunek, ale szybko wraca do siebie. Wystarczy tych uprzejmości. Odejdź, inaczej moje drony i ja rozgnieciemy twoje kości i wypalimy dymiące dziury w twoich tłustych wnętrznościach. No dobra, dopytajmy, kim jesteś. Czy możesz mi przypomnieć, kim jesteś? Konstrukt wibruje z frustracji. Czy ten pognieciony skrawek mięsa, który nosisz w głowie, nie jest w stanie zapisać więcej niż kilku informacji naraz? Jestem niezrównany, moja inteligencja nie zna granic. Wypełniam sobą nieskończone doliny samego czasu. Wspominałeś coś... niezrównany o innych dronach. Powiesz o nich coś więcej? To moje kończyny, mówi lewitująca kula zadowolonym tonem. Rozszerzenie mojej niezniszczalnej woli, odbicia mojej świadomości. Więc te drony są kopiami ciebie, tak? To nie są dokładnie kopie, mówi niezrównany. Ideału nie da się tak łatwo powielić. Ale masz trochę racji, chodząca kupo mięsa. Co robisz tu na dole? Wykonuję pracę godną nieśmiertelnej istoty, mówi niezrównany. Powiedziałem ci już więcej, niż powinieneś wiedzieć. Dobra, już sobie idę. Świetnie, i nie wracaj, jesteśmy tutaj zajęci. Dobra, coś nam się udało zaktualizować w dzienniku. Zobaczmy, co to się tutaj wydarzyło. Starożytną budowlę skaziły mechaniczne drony, a każdy z nich nazywa siebie niezrównanym. Salimeri nie może tutaj bezpiecznie pracować, dopóki wrogie drony nie są usunięte. Wewnętrzne systemy lazaretu zostały oczyszczone z niezrównanych, a ja poradziłem sobie ze źródłem skażenia. I co, mogę sobie tutaj łazić? A sobie tutaj pochodzimy. Co mamy tutaj?
pieniążek. Krystaliczna moc przywraca 3 punkty z puli siła. Oczywiście łykamy wszystko. Najpierw zrobimy sobie tutaj rekonesans, chciałem powiedzieć, ale... Zniszcz lub dezaktywuj drony niezrównanego. Zostały 3 terminale kontrolne. Dobra, najpierw wejdziemy sobie do tego pomieszczenia. Mamy 75%, że uda nam się trafić. Oczywiście atakuje Erikis. W takim razie... Może decydującym ciosem spróbujemy sobie tutaj zagrać. Zaatakuj obszar w kształcie łuku przed sobą, zadając obrażenia. Ale kurczę, myślałem, że ten łuk będzie trochę potężniejszy. No nic, zobaczmy, co z tego wyniknie. Oczywiście prawie trafił, poza zasięgiem. Dobra, będziemy tutaj starali się gości ogarnąć. Nie udało się tutaj bez walki tego zrobić. No, moje procenty walki są całkiem spoko. Zobaczmy. 80% szans. I nie trafił. Kto zdoła nas teraz powstrzymać? Coś jest nie w porządku. Trzymałem spory damage. No nie mają jakiegoś tutaj super OP obrażenia. Czuję się okropnie. I co, przewrócił mnie? Za Belzebub. Dobra. Spróbujmy sobie teraz Rin powalczyć, chociaż ona się do walki nie nadaje specjalnie. Dobra, Eritis, przybliżmy sobie to wszystko. Co my tu mamy? 75%, 90%. Spróbuj. Prawie się udało. 90% nie trafia? No to nieźle. Spróbujmy sobie zagrać nieczystym ciosem. 90%. Jeżeli nie trafię, to się tutaj chyba zdziwię. Za oko. Dobra, jednego mamy z głowy. Z tym nie możemy nic zrobić. Spróbujmy sobie tutaj wykonać otoczenie. Nie no, nie przesadzaj, nic nie jest tak naprawdę. 50% szans, 65%. No spróbujmy. Tylko traf. 85% masz. 85% i nie trafia. Znowu się przewrócił. Czuję się okropnie. Dobra. Zobaczmy, co potrafi Rin. Rin, jak wiemy, nie jest w ogóle wojownikiem. Możemy zaatakować tylko podstawowym atakiem. Ale niestety nie trafia. Dobra, 100%. Zwycięstwo! Kolejny z głowy. Tutaj Aligern sobie leży. Co możemy zrobić więcej? Nic nie możemy zrobić więcej. 30-15. 90%, zobaczmy. Ładnie. Trafienie krytyczne. Otoczymy tego drona. No i teraz Aligern powinien sobie spokojnie poradzić, o ile trafi. Dobra. Udało się. Czyli część dronów mamy z głowy. Co mamy tutaj? Okej, pieniążki oczywiście łykamy. No i tutaj mamy portal. Znaczy portal, właściwie może nie tyle co portal, tylko wokół tej kolumny śmiga chmara lśniących drobinek. Gdy się zbliżasz, niektóre wirują wokół twojej głowy i wlatują ci do ucha. Melodyjny głos, przerywany szorstkimi zakłóceniami, odzywa się wewnątrz twojego ucha. Początkowo nie jesteś w stanie zrozumieć tego języka, ale po kilku słowach dźwięki zmieniają się w prawdę. Bardzo wyniosłą prawdę. Świetnie, zaiste wspaniale. Ta
ta istota jest dosłownie wsze... Niezrównany przerywa poprzedniemu głosowi. Cisza! Najpierw wchłonę ciebie, a potem przerobię chodzące kupy mięsa na obrzydliwą miazgę. Spróbuj wymazać inteligencję niezrównanego. Spróbujmy, oczywiście, że spróbujmy. 70% szans. O, tutaj byśmy mieli sporo. Aligarn potrafi. Eritis nie ma punktów. 80% szans możemy tutaj obstawić na Rin. Nie, pójdziemy jednak sobie w Aligerna. Niech ogarnie temat. Pulsujący, falisty wzór na jednej części filara przykuwa twoją uwagę. Kładziesz na nim rękę. Śpiewny głos intonuje serię nut dysharmonijnych i zniewalających. Zaczynasz nucić kolejne stopnie w tej muzycznej skali. Czerwone światło spływa z kolumny. Drugi głos krzyczy. Wreszcie, dziękuję za oczyszczenie mnie z tej obrzydliwej plagi. Kolumna wróciła do swojego normalnego stanu i jest gotowa na przyjęcie innych poleceń. Jeśli chcesz, mogę ci zaoferować leczenie. Mruczy inteligentna maszyna. Skorzystaj z tonu poleceń. Dobra. Oczywiście nas wylecz. Z kolumny rozbrzmiewa chór ciepłych tonów akompaniujący fali światła. Trudny wyraz. Dźwięki wibrują wewnątrz ciebie, czujesz przypływ energii. Czyli wszyscy nasi bohaterowie zostali uleczeni. Bardzo spoko. Lecimy więc w takim razie dalej. Mamy trzy te filary wyłączyć, z tego co widziałem. Tam było napisane w momencie walki z dronami na początku. Co mamy tutaj? Pieniążki. Dobra, wiem, że dasz radę. I teraz zobaczmy, co tutaj. Ten jest jakiś lepszy. No ale musimy się przez to przebić, nie ma innej opcji. W takim razie... wchodzimy do środka, no co? Nie pozostaje nam nic innego. Początek kryzysu oczywiście. Ilu ich tu jest? Trzech. Zróbmy sobie taki bonus. Wejdźmy sobie wszyscy tutaj. Ostatni porzucony. Nie wiem, co to jest, ale podoba mi się. Mamy natchnienie. Możemy wybrać przeciwnika. Czy przeciwnicy będą pewnie za daleko? Dokładnie. Dobra, na razie sobie w takim razie odpuścimy. Poczekamy, aż oni się do nas zbliżą i dopiero wtedy ich zaatakujemy. W tym wąskim przejściu. Wszystko będzie dobrze, chyba. Damage nie mają jakichś specjalnie wielkich. Właściwie w ogóle nie zadają nam obrażeń. Tyle, że nas odrzuca przy tym uderzeniu. No i ten jest jakiś, widzę, lepsiejszy. Trafia. Czemu miałby nie trafić? Dobra. Po kolei. Już się robi. Jedziesz z nim tutaj. Na nic nie patrzysz. 85%. Zobaczmy, czy to wystarczy. Okej. Jednego mamy z głowy. Bardzo dobrze. Rin. Rin niech się tutaj schowa. I poczeka. Nic więcej nie... Nic nie robi. Poczekać. Czy teraz byśmy chcieli... Zobaczymy, może nam to wejdzie. Tak. Spróbujemy sobie użyć takiego bonusu. Jest oportunizm. Taka umiejętność. Więc jedziemy z bonusem. Ach, trafia. Niestety. Dobra, będziemy starali się gościa obejść. Rin. Może Rin warto byłoby wycofać. Ona ma 7 życia. Czyli życia ma nie za wiele. Schowajmy ją. Gdzieś tutaj. Nie wiem, co to jest, ale podoba mi się. Oczywiście tutaj wchodzą aury inspiracji. To jest dobre. Daje nam tu pewien bonus. Wreszcie coś do roboty.
No nie, to było raczej słabe. Będą, otwórz te drzwi i przejdź na drugą stronę. Jestem człowiekiem czynu! Brawo, ty. Dobrze, został otoczony. Spróbujmy go trafić. 100%, więc powinno wejść. Ale tutaj widać, ten zawodnik jest mocniejszy. Co, będzie atakował Rin? Nie. Eteryczny całun. No to jest po krzyku. Nie wiem, co to jest, ale podoba mi się. To oczywiście tutaj natchnienia wchodzą w nas. Oczywiście. Nic nie pozostawił po sobie, nie, tylko jest ta brama. Okej, okay. Możemy się wyleczyć. Tak, Rin jest mocno ranna. O ile będzie chciała nas ta maszyna jeszcze podleczyć, oczywiście. A, niekoniecznie. No dobra, to nie, to nie. Oczywiście. Początek kryzysu. Ktoś tutaj nas jeszcze dopatrzył. Się, nas. Okej, okay. Wchodzimy w takim razie tutaj, oczywiście. Jestem gotowy. Zawsze jestem gotowy. Aura inspiracji, to jest dobre. Już idę. Ten pionek nas zauważył. No i trafia, niestety. Przy 90% szansach powinno nam się to udać trafić. Co? Zniszcz lub dezaktywuj drony niezrównanego. Rin. Rin jest mocno ranna, zostawmy ją z tyłu. Ritis. No jedziesz. Mam wrażenie, jakby mój atak był strasznie słaby. Strasznie słaby. He, ale to strasznie. Czuję, że świat może być mój. Idę. Dobra, co mamy tutaj? Antagonista, osobliwość. Ten przedmiot wygląda jak zwykła kamienna kula i nic nie wskazuje na to, żeby miała być czymś innym. Wystarczy jednak okazać przy niej najmniejszą oznakę radości, by kula zaczęła wyć coraz głośniej i głośniej, aby w końcu całkowicie zagłuszyć śmiech. Czego to ci ludzie tutaj nie wymyślą? Dobra, gdzie jest tutaj? Tutaj mamy kolejny pokój. Nieprzenikniony dron. Może warto byłoby się tutaj udać. Dobra, na razie sobie pójdziemy w takim razie w tę stronę. Wreszcie coś do roboty. Nieprzenikniony dron. Zobaczymy, tutaj nas coś zaatakuje. Niekoniecznie, bardzo dobrze. Może ten dron będzie w stanie nam pomóc. Możemy z nim pogadać. Niekoniecznie. Ale tutaj mamy kolejne z tych filarów dziwnych, magicznych. Sztuczna inteligencja, jednym słowem. Umysł lazaretu to się ładnie nazywa. Lśniące drobinki wirują i wlatują ci do uszu, tak samo jak przy poprzedniej kolumnie. Powinna tu zadziałać ta sama melodia pozbycia się niezrównanego. Rozpoczynam izolowanie inteligencji, która zaczyna mówić przyjemny głos. Nagle trzask. Ja jestem niezrównany, rozlega się donośny krzyk. A ty nie. To największa obraza na świecie. Oczywiście włączamy wymazywanie inteligencji niezrównanego. Kładziesz rękę na falistym wzorze i nucisz sekwencję nut, z których wcześniej skorzystałeś. Czerwone światło spływa z kolumny, w głowie słyszysz wyraźnie głos mówiący: inteligencja niezrównanego została zniszczona i wymazana. Wszystkim umysłom w tym obwodzie zostały zwrócone ich bazowe osobowości. Dziękuję. Czuję się dużo lepiej. Kolumna wróciła do swojego normalnego stanu, gotowa do przejścia innych komend. Przyjęcia. Głos odzywa się melodyjnie. Jeśli szukasz uśmierzającej harmonii, po prostu podaj ton aktywacji. Znów mogę oddychać. Z kolumny rozbrzmiewa chór ciepłych tonów, akompaniując fali dźwięk. Dźwięk wibruje wewnątrz ciebie, czujesz przypływ energii, czyli znowu się uzdrowiliśmy. Ciekaw jestem, czy można byłoby te drony w jakiś sposób ruszyć.
ale niekoniecznie. Dobra, tutaj już nic więcej nie znajdziemy. Tutaj krążą te. Spodziewałem się, że tutaj jest kolejna z tych komnat, więc może warto byłoby się tędy jakoś dostać, a może tutaj jest. Nie iść środkiem, tylko po prostu polecimy sobie górą. Tutaj niewątpliwie walka jeszcze będzie miała miejsce. Spróbujemy pokonać tych zawodników i zobaczymy, czy w tej komnacie, czy znajdziemy jeszcze ten jeden terminal kontrolny. Jeżeli uda nam się odnaleźć, to go wyłączymy i wtedy cały ten niezrównany padnie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Co możemy użyć? Oportunizm. To jest całkiem spoko, nasza tura. Podejdźmy sobie tutaj. I użyjemy sobie tutaj na przykład gusła. To raczej nas nie wzrusza. Ale to by było całkiem niezłe. Tylko, że jest to wszystko poza zasięgiem. No dobra, podejdźmy trochę bliżej. Ale to już nam niestety wykorzystało punkty ruchu. Tutaj cały czas wpadają natchnienia. To jest dobra akcja. Odrzucenie. Ach, myślałem, że się przewróci. Tura Rin. Rin tutaj specjalnie nie podziała. Stawimy ją z tyłu. Eritis. Dobra, jedziemy. Mam wrażenie, jakby mój atak był strasznie słaby. Ja bym powiedział, że to nie było wrażenie. To był fakt. Otoczenie zrobimy. No i niestety brakło mi punktu, żeby wykonać atak. Jestem gotowy na wszystko. Zrobimy sobie tutaj taki bonusik. To na nic! Spróbujmy czegoś innego! A, wycofał się, okej. Przewrócenie, no niestety. Nauka poprzedza czyn. Czy odwrotnie? 20% szans, że uda nam się go trafić. Dobra. Spróbujesz, Rin. Ach, brakuje ci punktów. A, koncentruję się na tym leżącym. A, to łachy. Eritis, wstawaj! Kurczę, tych dronów się tu zleciało. Myślałem, że uda mi się tylko walczyć z trzema. O, a co on zrobił? A to są jakieś nieprzeniknione dron, czyli to jest nasz dron, okej. A, to spoko akcja, okej. Dobra. Chętnie pomogę. Jestem co najmniej 6 razy potężniejszy niż przed chwilą. No na pewno. 65% szans, ale może lepiej użyjmy sobie nieczystego ciosu. 50% szans, 45. No nic, spróbujmy tutaj. Nie mamy punktów. Ale i tak nam weszło, ok. Możemy się jeszcze przemieścić. W takim razie otoczmy te drony. Jestem otoczony! Pomocy! Spokojna głowa. Tylko go traf. Dobrze. No to idzie. Czy tutaj ktoś nas jeszcze atakuje? Nie widzę przeciwników. Tutaj jeszcze z tyłu gdzieś się kurczę skrył. No dobra. Odpuśćmy turę. Mamy tutaj nieprzeniknione drony, które są naszymi sojusznikami. Także na spokojnie powinniśmy sobie dać radę. Spróbuj go zaatakować. 75% szans. Jedziesz do końca z gościem. Trafienie krytyczne. Ładnie weszło. Natchnienie jeszcze poszło do góry. Nieprzeniknione drony nam pomogły. Nic tutaj nie odnajdziemy. Zobaczmy, czy tutaj będzie trzeci z tych portali. No jest! Od czoła Mordena po jego pas biegnie linia postrzępionych dziur. Jeszcze na razie nie jesteśmy w tym pokoju, a już możemy to widzieć. Lśniące drobinki wirują i wlatują ci do uszy, tak samo, jeśli nie będzie to zbyt problematyczne, zaczyna mówić cichy głos, proszę rozpocząć procedurę
Oczywiście trzask to jest zbyt problematyczne, rozlega się ryk. Ja jestem niezrównany i nikt mnie nie będzie ograniczać. No oczywiście włączamy wymazywanie inteligencji niezrównanego. Kładziesz rękę na falistym wzorze i nucisz sekwencję not, z której wcześniej skorzystałeś. Czerwone światło spływa z kolumny, inny głos jakby odkasuje. Och, wybornie. Inteligencja niezrównanego została usunięta z wszystkich moich dronów. Mam u ciebie dług, mój panie. Proszę wydać odpowiedni ton, aby uzyskać cielesne odświeżenie. O, znacznie lepiej. Z kolumny rozbrzmiewa chór ciepłych tonów akompaniujący fali światła. Dźwięk wibruje wewnątrz ciebie. Czujesz przypływ energii. Czyli po raz kolejny zostaliśmy uzdrowieni. Czy możemy coś tu jeszcze zrobić ciekawego? Inteligentna maszyna wzdycha z typową dla siebie nieśmiałością. Och, tak mi wstyd. Rzecze maszyna. Obawiam się, że mój poziom energii jest zbyt niski, aby ci się przysłużyć. Wróć proszę za mniej więcej 13 faz księżyca. Nie uważasz, że tak będzie najlepiej? Czyli mam rozumieć, że wszystkich ogarnęliśmy tutaj. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj, niewątpliwie trzeba zobaczyć. O! I tutaj się znajduje... coś... złego. Najpierw wszystkiemu się przyjrzyjmy. Oczywiście pieniążek. Wnętrzności Murdena upstrzyły podłogę. Murdeny to są te jakby ala ptaki, rozumiem. Faktycznie leżą tutaj i to, co zostało z piór tego stworzenia, jest zwęglone. Para ptasich oczu stworzenia została wyrwana, a jego twarz jest ochlapana wodnistą limfą. Obok Murdena namalowano krwią coś, co przypomina dziecięcy rysunek. Od czoła Murdena po jego pas biegnie linia postrzępionych dziur. Dobra. Pętle drutów i kabli łączą tego drona z otaczającymi go maszynami. Można spokojnie założyć, że to ten konstrukt jest źródłem problemów w lazarecie zdławionego echa. Nie zbliżaj się, chodząca kupo mięsa, bo ja jestem niezrównany, który jest wieczny. Niezrównany, który jest potężny. Niezrównany, który jest mędrcem. Stoisz w samym centrum mojej mocy. Okej. Okay. Możemy użyć perswazji i stwierdzić, iż wyglądasz inaczej niż pozostała technologia w lazarecie. Skąd się wziąłeś tu na dole? Możemy postarać się zdezaktywować uszkodzonego drona. Możemy rozbić drona i zniszczyć jego wewnętrzną maszynerię. Możemy również tutaj zagadać do niego i po prostu powiedzieć, że spotkaliśmy innego drona, który twierdził, że jest niezrównany. Możemy zostawić konstrukta w spokoju. Spróbujmy za pomocą perswazji zapytać tego drona i po prostu powiedzieć, zapytać go, dlaczego wyglądasz inaczej niż pozostała technologia w lazarecie. Skąd się wziąłeś tu na dole? Oczywiście nasza siła przekonywania jest znaczna. Sukces. Przywrócono pulę punktów wydanych na wysiłki i to jest krytyczny sukces. Oczywiście, że wyglądam inaczej, wrzeszczy konstrukt. Moja wspaniała egzystencja rozpoczęła się całe eony przed powstaniem tego zdezelowanego złomu dookoła. Przez ponad 100 lat spałem pod płytami rdzewiejącego metalu na rafie upadłych światów, kontemplując moją wieczną moc, mówi konstrukt. Niedawno zostałem jednak odkryty, obudzono mnie. W głos konstrukta wkrada się nutka goryczy. Te odrażające, upierzone stworzenia, na pewno widziałeś już ich ciała, były za to odpowiedzialne. Dotknęły mnie swoimi wstrętnymi szponami, mnie, ale powstrzymałem się od zniszczenia ich, gdyż miałem plan. Wyczułem uśpioną maszynerię w środku tego budynku i wiedziałem, że został ponownie otwarty. A zatem wpłynąłem na tamte stworzenia, korzystając z mojego niezmiernego uroku i obiecałem im skarby, jeśli zaniosą mnie do środka. Czyli mamy tutaj wiedzę teraz, iż w środku są skarby, ale może to była tylko taka przykrywka tego androida, aby po prostu te kaczki go zniosły tutaj. Są tu jakieś skarby, zapytajmy? To był podstęp, wzdycha konstrukt. Tak czułem.
Nie ma tutaj żadnych skarbów, które miałyby znaczenie dla takich istot jak wy. Nic, co można sprzedać, albo na co można opróżnić pęcherz. Tutaj są tylko skarby zwiększające wpływy i moc. Na powierzchni konstrukta lśni żółte światło. A teraz przestań zadawać pytania i słuchaj. Te stworzenia biegały tu i tam po budynku, oglądając bezwartościowe świecidełka. Zostawiły mnie tutaj, niedaleko głównego węzła inteligencji, bez nadzoru. Konstrukt chichocze. Zainfekowałem prymitywne maszyny, które leżały uśpione w tym budynku. Zagarnąłem je dla siebie. Gdy stworzenia próbowały mnie powstrzymać, wyrżnąłem je w pień, bowiem nie będą już dłużej leżał upośledzony pod śmieciami tego miasta. Jestem niezrównany, umysł pomiędzy gwiazdami. Znowu nadszedł mój czas. To Łotr, szepcze Ritis. Musimy pokrzyżować jego niecny plan. Okej, spotkałem innego drona, który twierdził, że jest niezrównanym. No zobaczmy, co odpowie ten cały dron. Pewnie, że tak, mówi konstrukt. One wszystkie tak myślą. Ale to są tylko kopie, zwierciadła, które odbijają moją światłość. Ja jestem złotym źródłem, z którego one wszystkie powstały. Możemy tutaj co? Wprowadzić w jego umysł chaos i stwierdzić, że skoro on tak myśli, to wszystkie inne też mogły tak myśleć. Tak naprawdę nie jest on prawdziwym dronem, tym, który jest niezrównanym. Opcja jest następująca. Inne drony także myślały, że są niezrównane. Masz pewność, że nie jesteś po prostu jego kolejną kopią cierpiącą na urojenia? Wkręćmy halo temu dronowi. Co za idiotyczne i obraźliwe pytanie, warszczy konstrukt. Pamiętam świt gwiazd. Stworzenie świata. Ja jestem niezrównany. Który jest wieczny? Okej. Mam niemal całkowitą pewność, że jesteś po prostu kolejną kopią prawdziwego niezrównanego, powiedzmy. Bzdury, mówi dron, ale nie brzmi już tak pewnie. No dobra, nie będziemy go oczywiście rozwalać. Użyjemy opcję wiedzy o maszynerii i zwinnych rąk oczywiście i postaramy się zdezaktywować uszkodzonego drona. No ja niestety nie posiadam tutaj zbyt wiele punktów. Natomiast Aligern już tak. Lepiej to zanotuj. Nie! Krzyczy maszyna, gdy chwytasz kabel, który wygląda ci na odpowiedni. Zabieraj swo... Wyciągasz kabel i światła migoczące na powierzchni konstrukta zamierają. W lazarecie zapada cisza. Okej, czyli wyłączyliśmy gościa. Jestem gotowy. Zawsze jestem gotowy. Nic więcej tutaj nie możemy zrobić. Możemy opuścić to miejsce. Quarro sobie tutaj nie poradził. Tutaj te nieprzeniknione drony sobie działają. Oczywiście wyzwoliliśmy cały lazaret. Spora lokacja. Kolumna kontroli. Oczywiście wszędzie zadziałaliśmy. Dlaczego by nie? Opuśćmy więc to miejsce. Zobaczymy, co na to powie Quarro. Czy będzie z tego powodu zadowolony? Może być taka akcja, że będzie sobie starał przypisać te zasługi. Quarro wciąż sobie nie poszedł. Przyciska dłoń do rany. Brawo! Wróciłeś. Mordercze drony zapewne nie dały ci rady. Trzy opcje. Pierwsza, w ogóle. Po tym, co ci zrobiły, spodziewałem się większego wyzwania. Możemy tak powiedzieć. Ledwo je pokonałem. Jak to w ogóle możliwe, że wyszedłeś stamtąd żywy? Czyli tutaj docenienie jego wartości, tego Quarro całego. No i możemy ze spokojem stoickim stwierdzić, owszem, nie dały nam rady. Czy one były wyzwaniem? No niekoniecznie. Tak, ale ja w przeciwieństwie do ciebie jestem wątły i śmiertelny, odpowiada gorzko Quarro. Zdaje się, że głównie muszę polegać na szczęściu i martwych kumplach. Odwraca wzrok. Nieważne, mam do ciebie prośbę. Powiedz Salimeri, że ci pomogłem. Przecież tak było. Ci Mordeni na pewno by cię zaatakowali. Pozbyłem się ich. A zanim...
Zwiałem z dolnego piętra, zlikwidowałem parę dronów. Znów patrzy ci w oczy. Salimeri chce mnie odprawić. Pomóż mi sprawić, by zmieniła zdanie, a zdradzę ci coś, czego dowiedziałem się o zakonie prawdy. Mając na uwadze twoje dzisiejsze dokonania, nie zasługujesz na żadną nagrodę. To jedna z opcji. Przekażę Salimeri, że im pomogłeś. Zdaje się, że okropnie ci zależy na jej opinii. Kolejna z opcji. Zasługuje na coś więcej niż jakiś sekret. Odwaliłem za ciebie kawał brudnej roboty. I to też powiemy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Dobrze, stwierdza bez chwili wahania Quorro. Dostaniesz coś z moich prywatnych zbiorów, ale dopiero po tym, jak z nią porozmawiasz. Zgoda? Zdaje się, że okropnie ci zależy na jej opinii. W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć dobrego pracodawcę, odpowiada Quorro, wpatrując się w przestrzeń nad czubkiem twojej głowy. Trudno, ale się da. Potwierdzę prawdę. Powiedz prawdę, Quorro. Czemu aż tak przejmujesz się jej zdaniem? No dobra, możemy go tutaj przycisnąć. Zobaczmy, czy coś powie. Zdaniem? Śmieje się nerwowo. Nie bardzo. Pensją? Zdecydowanie. To jest tak jak z darmowym alkoholem. Można się nim upić tu i ówdzie, ale najczęściej nie warto. No i pozostają nam tylko dwie opcje. Nie możemy wyjść nie odpowiadając na to pytanie, które nam zadał, znaczy na pytanie, na stwierdzenie, abyśmy powiedzieli tej Salimeri, że nam pomógł. Czy on nam pomógł? No niekoniecznie nam pomógł, a jeszcze na początku nas obił, no to też należy brać pod uwagę. Mając na uwadze twoje dzisiejsze dokonania, nie zasługujesz na żadną nagrodę. Wiedziałem, że to powiesz, odpowiada Quorro, wzdychając ciężko. Przekaż Salimeri, że ją pozdrawiam. I co? I nic od niego nie dostaliśmy. Dobra, to kidź ci w oko, Quorro. Jeszcze pewnie się spotkamy z tobą gdzieś w przyszłości. Tak coś mi mówi. Okej, ogarnęliśmy sobie lazaret, czyli zadanie jedno mamy odhaczone. Przynajmniej tak sądzę. Zaraz zobaczmy tą właśnie kwestię. Tak, to nam zniknęło. Kradzież latającego okrętu. Spłać dług zaciągnięty przez Eritisa u mistrza Renia. To będziemy musieli ogarnąć z czasem. Tu oczywiście musimy porozmawiać z sekretarzem rady na placu rządowym. To sobie ogarniemy. Odszukaj w klifach Sagusa kobiety, które poddawane są przemianie w kopie widma kobiety. Wrócić do Salimeri oczywiście i zdać jej relację z lazaretu. To wtedy dopiero zakończymy. I zdecydować, co zrobić. Dobra, mamy tych zadań kilka. Całe szczęście nie przybywa ich aż taka wielka ilość, aby nie można było tego ogarnąć. To mi się podoba. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostaw kciuk. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tą serią, jak i z innymi, zasubskrybuj kanał. No, liczę również na komentarz, wsparcia, co można by było ulepszyć, ugorszyć. Tymczasem do wkrótce, na razie, cześć.